Monachium, 8 lutego 2025 roku, godzina 10:49, Maximiliansplatz. Na odśnieżonej przed chwilą, zwiniętą gazetą ławeczce w ulubionym parku, do którego mieli tylko kilka minut spacerkiem, odpoczywali państwo Neumann. Było to małżeństwo z prawie 60-letnim stażem. Mimo drobnych sprzeczek i paru spięć, okres wspólnego życia był dla nich szczęśliwy. Chociaż nie zawsze było im łatwo. Kiedy kończyła się wojna, Hermann miał 4 lata, a Gertrude urodziła się w październiku 1945 roku. Byli zatem bardzo młodymi ludźmi, wychowanymi w okresie powojennym, kiedy z jednej strony znali smak biedy, chociaż jako małe dzieci niewiele zapamiętali, z drugiej strony wyrastali w państwie pokonanym, jednak szybko rozwijającym się i powoli stającym się mocarstwem gospodarczym Europy. Poznali się i pobrali w Köln, gdzie oboje przyszli na świat. Wyemigrowali jednak do Monachium za pracą i lepszymi warunkami życia. Tam mieszkali, wychowali 3 dzieci, 2 chłopców i uroczą córkę, obecnie mieszkającą 2 kamienice dalej i pomagającą rodzicom na starość. Oboje przeżyli już swoje i ich zauroczenie i miłość z biegiem czasu owocowały najpiękniejszą i bezinteresowną przyjaźnią. Choć to może zabrzmi jak banał, uroda przemija, namiętność słabnie wraz z siłami, a pozostaje przywiązanie, wspólne wspieranie się nawzajem i właśnie przyjaźń. Zatem codzienny spacer uliczkami starego miasta, na którego obrzeżach, a obecnie prawie w centrum rozwiniętego, pięknego i nowoczesnego Monachium mieszkali, jak zawsze doprowadził ich tutaj, na ławeczkę nieopodal fontanny Wittelsbach. Zazwyczaj robili tu przerwę, sypiąc ziarno gołębiom i wróbelkom. Wiele osób tego nie pochwalało, bo ptaki te, szczególnie gołębie, niszczyły potem zabytki starego miasta, oklejając je swoimi odchodami. Staruszkowie mieli w zwyczaju siadać i obserwować ludzi, samochody i wszystko, co ich otaczało. Czasem siadywali w kafejce po drugiej stronie ulicy i pili kawę, ale czasem pan Neumann kupował, tak jak dzisiaj, 2 kubki gorącej czekolady na wynos. Siadali wtedy lub zatrzymywali się gdzieś z boku, by rozgrzać się nieco i posilić na drogę powrotną przez cały latem kwieciste, a zimą cudnie ośnieżony park. O 10:50 Gertrud, trzymając jedną ręką męża pod ramię, w drugiej przytrzymując ustawiony na siedzisku kubek, oparła głowę o ramię Hermana. Zamknęła oczy, a na jej twarzy pojawił się grymas uśmiechu, nieco skrzywionego, ale być może przechodzień uznałby to za wynik pozycji, w której siedziała. Chwilę, może pół minuty potem, Hermann włożył 4 palce prawej dłoni pomiędzy poły płaszcza, w której był ubrany. Oparł je o znajdujący się tam guzik i nie wypowiadając ani słowa, przycisnął mocno dłoń do klatki piersiowej. Kilka sekund później jego serce zatrzymało się, niewspomagane elektrodami, rozrusznika wszczepionego kilkanaście lat wcześniej. Gertrud miała podobne urządzenie i dlatego śmiała się i żartowała, że ich serca będą kochały się zgodnie z przysięgą małżeńską, dopóki śmierć lub wyczerpana bateria nas nie rozłączy. Głowa Hermana opadła w lewo, wspierając się na czubku głowy jego żony. Wyglądali oboje, jakby spokojnie odpoczywali i tylko przewrócony, papierowy kubek i rozlany u ich stóp parujący jeszcze przez moment brązowy napój zdradzić mógł, że coś tu jest nie tak. Odeszli w ciszy, przytuleni do siebie tak jak żyli, zgodnie, spokojnie i razem. Zakochani,
staruszkowie. Amsterdam, 8 lutego 2025 roku. Godzina 11:07. Osiedle szeregowców na przedmieściach. Mamo, mogę jeszcze płatków? 6-letnia Zuzia zawołała do kręcącej się w kuchni Anny. Po co pytasz, skoro już sobie sypiesz? Tylko z cukrem nie przesadzaj, one i tak już są słodkie. Odpowiedziała, stojąc plecami do córki, mieszając jajecznicę. Za oknem zachmurzyło się i na niebie rozbłysło kilka piorunów. Deszcz jednak nie zaczął jeszcze padać. Obie przyjechały tu zaledwie 3 miesiące temu, ale już poniekąd zadomowiły się w okolicy. Mieszkało tu podobnie jak one jeszcze kilka polskich rodzin. Mężczyźni pracowali w budowlance i w firmach transportowych, współpracujących z niedalekim portem, a kobiety albo zostawały w domu, albo pracowały jako opiekunki dla osób starszych, nierzadko sprzątały. Anna miała to szczęście, że ukończyła kursy księgowości. Znała biegle język niemiecki i flamandzki, dzięki czemu udało jej się pracować w holenderskiej spółce zatrudniającej polskich kierowców ciężarówek i dostawczaków. Mała, siedząc na wysokim stołku barowym, przy podwyższonym blacie nad wyspą kuchenną, wsypała jeszcze pół miski ulubionych płatków zbożowych o smaku truskawkowym. Posypała całość łyżeczką cukru trzcinowego i dopełniła chłodnym mlekiem. Takie śniadania lubiła najbardziej. Do tego tablet z bajkami albo filmikiem na YouTube o najnowszych konstrukcjach z Lego Friends. Wkładała właśnie plastikową łyżkę do ust, żeby delektować się swoim papu, kiedy coś szarpnęło nią i wylądowała na podłodze. Obok niej wylądowała miseczka, rozchlapując zawartość dookoła. Anna, stojąca kawałek dalej, w wyniku tego szarpnięcia uderzyła biodrem o blat roboczy, a trzymana w prawej ręce drewniana łopatka do mieszania wypadła z jej dłoni. Natomiast wnętrze lewej było poparzone. Trzymała w niej przed momentem metalową rączkę miedzianej patelni. Łeee! Rozległ się narastający, jak startująca syrena alarmowa, głos Zuzi. Ała! Mamo! Już, kochanie, już idę! Kilkoma krokami dotarła do podnoszącej się dziewczynki, której najprawdopodobniej nic poważnego się nie stało. Wystraszyła się, bardzo i trochę poobijała. Ale na tym koniec. Anna tuliła córkę z owiniętą wokół poparzonej dłoni bawełnianą ściereczką kuchenną. Tablet leżał na blacie z unoszącym się z niego dymem i z fondem spalenizny. Jego obudowa niebezpiecznie się z tyłu wybrzuszała, a ekran został wypchnięty do przodu przez uszkodzoną i puchnącą baterię. Na wyświetlaczach lodówki, kuchenki piekarnika i ekspresu do kawy zgasły wszystkie kontrolki, a cicho grające w tle radio ucichło. Z ulicy nie dobiegały już żadne dźwięki, chociaż w momencie tego dziwnego ruchu, którego obie dziewczyny doświadczyły, Annie wydawało się, że usłyszała huk wypadku lub stłuczki samochodowej. Mamo, co to było? Pociągnęła jeszcze kilka razy nosem, uspokajająca się już powoli dziewczynka. Nie wiem, kochanie, nie bój się, już przestało. Takie coś czasem zdarzało się, kiedy mieszkałam jeszcze u babci Marysi, w Bytomiu. Nazywaliśmy to tąpnięciami, bo czasem pod ziemią w kopalni zawalały się jakieś tunele, czy takie duże sale, skąd wybierali węgiel, no i czasem ziemia się tam zapadała. Tak jak na plaży, kiedy budujesz tunel pod zamkiem. Czasem część się zawali, ale zamek stoi dalej. Próbowała obrazowo wytłumaczyć córce to, co obie poczuły. Dla siebie jednak dodała w myśli, nie wypowiadając na głos. Tylko, że tu nie ma kopalni. Soria. 8 lutego 2025 roku. Godzina 10:35.
Szpital Świętej Barbary w Sorii. Doktor Javier Herrera operował już 3 godzinę. Do zakończenia prawdopodobnie zostały mu jeszcze 2. Usłyszał głośny grzmot i przez szyby dzielące salę operacyjną z korytarzem zobaczył oślepiające błyski. Siostro Martinez, proszę połączyć się z technicznym i zapytać, czy mogą wystartować generatory. Wolałbym nie mieć blackoutu w czasie, gdy pacjent jest na stole. Wydał polecenie, jednak uprzejmym głosem i wszyscy wiedzieli, że po prostu się skupia i profesjonalnie podchodzi do swojej pracy. Już dzwonię, powiedziała pulchna kobieta, obserwująca operację z odległości. Jej zadanie polegało na byciu w pogotowiu w razie jakiejkolwiek nagłej potrzeby. Wezwania pomocy, przyniesienia nowego zestawu potrzebnych narzędzi lub nawet włączenia ulubionej muzyki doktora. Tak, dziękuję, już przekazuję doktorowi. Na razie. Odwiesiła słuchawkę. Technicy dostali informację od straży, aby włączyli generator już 5 minut temu, bo są jakieś problemy z siecią i kazali zrobić to na wszelki W tym momencie światło przygasło na ułamek sekundy, a maszyny podtrzymujące funkcje i monitorujące parametry życiowe pacjenta zaczęły piszczeć na przemian wysokim i niskim tonem. Chirurg spojrzał na anestezjologa i siostrę asystującą mu przy stole. Wszystko w porządku. Mamy zasilanie akumulatorowe. Za kilka sekund wróci zasilanie z generatora. Pacjent stabilny, parametry w normie. Kompletny, zwięzły i zrozumiały dla całego zespołu komunikat padł z ust anestezjologa Sergio Ramireza. Był starym wyjadaczem, już ponad 20 lat w zawodzie i setki nie tylko uśpionych, ale i wybudzonych pacjentów na koncie. Oczywiście zdarzały się sytuacje, kiedy tracił pacjenta, ale były to przypadki zazwyczaj i tak nierokujące na przeżycie. Ofiary wypadków z obrażeniami wielonarządowymi albo takie stadia raka, gdzie operacja nie mogła już bardziej zaszkodzić, a jedynie pomóc lub doprowadzić do nieuchronnego zakończenia cierpienia. W takim przypadku przynajmniej bez bólu. Minęło 90 minut od przejścia na zasilanie awaryjne i operacja szczęśliwie dobiegła końca. Prowadzący zbierał skrawki przesiąkniętej płynami gazy odsączającej, siostra liczyła je i dopiero po sprawdzeniu wyrzucała. Instrumentariuszka przyszykowała 2 igły ze szwami do zamknięcia ran i zszycia pola operacyjnego. Po kolejnych 2 kwadransach pacjent był gotów do transportu na salę pooperacyjną. Co się dzieje do cholery? Dlaczego tak długo nie ma prądu? Spytał doktor Javier. Możesz to sprawdzić, Dorotę? Ponownie skierował pytanie do dyżurującej pod ścianą siostry Martinez, zrzucając z siebie zakrwawione ubranie ochronne. Chirurg, oprócz tego, że był cenionym i poważnym lekarzem, był również dyrektorem tej placówki i chociaż szpital nie był duży, takie zadanie przysparzało 53-letniemu mężczyźnie dodatkowego prestiżu w mieście. Doktorze, prądu nie ma w całym mieście. Telefony też działają tylko w naszej wewnętrznej centrali. Nie da się zadzwonić nigdzie na miasto. Przekazała świeżo zdobyte informacje lekko zaniepokojonym głosem pielęgniarka. Może to przez tą burzę? Dodała. Może. Niech technicy wyłączą wszystko, co niepotrzebne. Oświetlenie na 1/3, tylko w razie potrzeby uruchamiać dodatkowe lampy. Sprzęty tylko podtrzymujące życie. Jeśli gdzieś jest klima, wyłączyć do powrotu zasilania. Oszczędzamy prąd. Nie wiadomo, jak długo potrwa awaria. Zadysponował. I niech dadzą znać, na jak długo starczy paliwa do generatora. A w razie czego, niech szybko jadą i przywiozą kilka beczek. Dopóki nie mamy telefonu, muszę jechać osobiście. Dobrze, już im przekazuję. Czy w czymś jeszcze mogę teraz panu pomóc? Na razie nie, dziękuję. Chociaż... Twarz mu złagodniała, a oczy rozbłysły błogim, rozmarzonym spojrzeniem w stronę pielęgniarki. Kawy bym się napił. Z podwójnym mlekiem.
Dasz radę załatwić z kafejki za rogiem? Powiedz, że oszczędzamy prąd, nawet na ekspresie do kawy. Uśmiechnął się, pokazując swoje równiutkie, śnieżnobiałe zęby. Przy jego śniadej cerze wyglądały jak sztuczne. Lecz Javier po prostu dbał o siebie, a zęby uważał za jeden z najważniejszych organów, na które trzeba szczególnie uważać. Raz, żeby prawidłowo przeżuwać pokarm, a dwa, zakażenia i stany zapalne w jamie ustnej rzutowały na cały organizm. Informacje z obsługi generatora były niezłe. Co prawda z powodu braku prądu nie działały pompy elektryczne, jednak właściciel pobliskiej stacji, a prywatnie kuzyn jednego z techników, oddelegował do pracy na pompie ręcznej dwóch pracowników. Ci zaś na zmianę napełniali beczki. Potwór, który dotąd drzemał w piwnicach szpitala, teraz kiedy został obudzony, warczał, charczał i pochłaniał każdą kroplę diesla, którą mu podano, a apetyt miał spory. Godzina jego pracy to przy prawie pełnym obciążeniu ponad pół beczki. Na szczęście przy maksymalnie ograniczonym poborze mocy beczka wystarczała mu nie na niecałe półtora, ale nawet trochę ponad 3 godziny. Mijały dni. Awarii nie udało się usunąć. Plotki i pogłoski niosły, że w aktualnej sytuacji rozległych uszkodzeń sieci w całym regionie może to potrwać jeszcze tygodnie. Okropna burza, która podczas tamtej operacji się rozpętała, podobno pociągnęła za sobą zniszczenia na połowę kraju. Doktor, dyrektor Javier Herrera nie miał prostego zadania. Paliwo na lokalnej stacji zostało już zużyte. Kolejna stacja również opróżniła zbiorniki na cele straży pożarnej, karetek i szpitala. Niedługo skończy się ono również w ostatniej w okolicy trzeciej maleńkiej stacji na wylocie z miasta. Kolejne są już 40 km dalej i nie wiadomo w jakiej są kondycji. Ponieważ opuszczające miasto mieszkańcy nie byli zadowoleni, że paliwo diesla jest wyłącznie dla służb i szpitala. Tu, na terenie miasta, pomagała w utrzymaniu porządku policja i wojsko w dziwnych czarnych mundurach. Jednak ci drudzy nagle wsiedli do podstawionej furgonetki i odjechali w nieznanym nikomu kierunku. Kolejnego dnia agregat szarpnął kilka razy, po czym stanął, pogrążając szpital w ciemności i dźwięku piszczących urządzeń, których akumulatory przewidziane są do pracy w podobnej sytuacji zazwyczaj przez 2 lub 3 godziny. Gdynia. 8 lutego 2025 roku, godzina 10:32, blok przy skwerze Kościuszki. Dźwięk grzmotu przytłumiony przez szyb windy odbijał się jednak echem kilkakrotnie od ścian w pionowym, betonowym tunelu. Przewody zasilające kilkakrotnie zabujały się, kiedy winda zatrzymała się tuż po starcie, gdzieś między piętrami. Światło w kabinie zamigotało i zgasło. Wentylator umilkł. Młoda kobieta, opatulona w puchową kurtkę w kroju płaszcza, do połowy łydek wtuliła się w prawie o głowę wyższego od niej mężczyzna z niewielką nadwagą, w luźnym wełnianym swetrze i rozpiętej bomberce. Mężczyzna ten wyjął z kieszeni telefon i włączył latarkę. 10 sekund później załączyło się oświetlenie awaryjne w postaci 1-watowej diody w suficie. Usłyszeli metaliczny dźwięk i kabina lekko szarpnęła, opadając kilkanaście, może 20 centymetrów. Cholera, dopiero ruszyliśmy! Usłyszała głos swojego towarzysza. Jacek i Ola spędzali kilka dni urlopu nad polskim morzem. Zaledwie 2 dni temu pobrali i stali się małżeństwem. Oboje z tej okazji dostali po 10 dni urlopu do wykorzystania na zabawę, odpoczynek i co tam jeszcze im do głowy wpadnie. Oni jednak tak rozplanowali zarówno ceremonię, zabawę i czas przypadający zaraz po tym wydarzeniu,
że w sumie mieli 12 dni dla siebie. Ślub odbył się w rodzinnym Piotrkowie Trybunalskim, gdzie oboje pracowali. Ona jako pracownik banku, on jako agent ubezpieczeniowy. Zaraz po uroczystości, o 10 rano, pojechali do wynajętego domu weselnego. Tam pojęli swoich gości. Było to raptem 40 kilka osób. Rodzina i kilkoro przyjaciół. Nie robili typowego wesela do białego rana. Zjedli, potańczyli, przyjęli gratulacje, wznieśli toast i około północy pojechali do swojego mieszkania. Rano, po 7, mieli pociąg do Gdyni. Znajomi śmiali się z nich, że jadą zimą nad polskie morze. Oni jednak nic sobie nie robili z kpin i podśmiechujek. Mieli swój cel i uporczywie do niego dążyli. To na niego woleli przeznaczyć pieniądze zamiast ekstrawaganckich, kilkudniowych wylotów do ciepłych krajów. Te kilka dni miało być wyłącznie złapaniem oddechu po ostatnich 2 miesiącach gonitwy z dokumentami, kościołami, salami i strojami. Poszli na żywioł i całą imprezę, z racji nietypowego terminu, jaki sobie wymyślili, udało im się ogarnąć w 4 miesiące. Z czego to, właśnie ostatnie 2, to był ten młyn. Wszystko poszłoby szybciej, gdyby nie terminy w kościele, ale wiadomo, święta, nowy rok. Sami wszystko zorganizowali i opłacili. Nawet sukienka i garnitur były kupione raptem 2 tygodnie przed ślubem. 1 lutego był ich wielkim dniem. Teraz minął już tydzień od przyjazdu tutaj. Dziś, w sobotę, 8, planowali wycieczkę na Hel. Spóźnili się co prawda na wcześniejszy pociąg, ale za to postanowili w jedną stronę pojechać autobusem, a wrócić ostatnim kursem wieczornego pociągu. Utknęli jednak w windzie. 11-piętrowy budynek, w którym udało im się za psie pieniądze wynająć kawalerkę z widokiem na zatokę, był co prawda leciwy, ale bardzo dobrze utrzymany i wyremontowany. Standardowe windy z okresu PRL zastąpiły nowoczesne, zautomatyzowane i przestronniejsze kabiny. Nowe rozwiązania były bezpieczniejsze, z podwójnie zamykanymi drzwiami, podglądem monitoringu i na zupełnie innej szynie prowadzącej z silnikiem linowym. Wszystko to jednak pod warunkiem, że działał prąd. Kiedy tylko go brakowało, automatyczne hamulce blokowały się. Dzięki podtrzymaniu awaryjnemu z akumulatorów oświetlenie zapewniała lampa LED w suficie, a w razie przewidywanej dłuższej awarii serwisanci musieli sprowadzić windę na najbliższe piętro poniżej jej zatrzymania i otworzenia ręcznie drzwi. Tym razem jednak burza spowodowała odcięcie zasilania i uszkodzenie stacji transformatorowej odpowiedzialnej za zasilanie wszystkich pobliskich budynków. Burza nietypowa, bo bez deszczu, bez wiatru, a w dodatku w środku zimy. Co prawda zdarzały się już wcześniej w historii wyładowania atmosferyczne w lutym, ale nigdy dotąd niebo nie było koloru wrzosu i fioletu, poszatkowany siatką wyładowań wysoko w chmurach. Towarzyszyło temu brzęczenie, jak pod linią wysokiego napięcia lub w ulu. Do wyłączenia prądu doszło w momencie, kiedy jeden piorun uderzył w budynek Sea Towers, a drugi niemal jednocześnie w krzyż na Kamiennej Górze. Serwis nie został wezwany ani automatycznie, ani przez konserwatora czy administratora budynku. Mieli oni własne problemy. Nie działały ani systemy teleinformatyczne, ani telefony stacjonarne. Problem stanowiło nawet wydostanie się z klatek na niektórych piętrach, gdzie elektrozamki bez zasilania nie działały. Wszędzie brakowało prądu, a akumulatory podtrzymujące działanie domofonów, alarmów, systemów oddymiających traciły już napięcie. Siedzący w windzie od ponad 4 godzin nowożeńcy ostatnią godzinę spędzili przy świetle z telefonu, bo lampa awaryjna już się rozładowała.
Siedząc na podłodze swojej niemal więziennej celi, wyczuli wibracje uderzenia metalu o metal. To elektromagnes, trzymający dotychczas zapadkę hamulca bezpieczeństwa, zluzował sprężynę, dociskającą blokadę do prowadnicy szynowej. Dawniej kabina wisiałaby na linach z przeciwwagą i miała mechaniczne hamulce grawitacyjne. Dziś ufano elektronicznym systemom awaryjnym. Dlatego nowoczesna, superbezpieczna winda już kilkanaście sekund później, roztrzaskana o dno szybu, przyniosła śmierć jej ostatnim pasażerom. Oli i Jackowi strasznie zależało na tym właśnie wynajmowanym na kilka dni mieszkaniu. Podobał im się widok na całą zatokę, skwer i część portu z ich balkonu i okna na 11 piętrze. Augustów, 8 lutego 2025 rok, około godziny 17:20. Bartek był młodym chłopakiem, średniego wzrostu. Szczupły, potargana fryzura, nerdowskie, modne oprawki okularów dopełniały obrazu komputerowego geeka. Ogólnie był lubiany przez kolegów ze szkoły i chociaż jego postura dawała im możliwość szydzenia z niego i dokuczania, to tylko jeden z nich, Michał, z tej samej klasy, dawał mu popalić. Bartek potrafił dużo znieść, ale ostatnie podłożenie mu nogi przez dręczyciela skutkowało upadkiem i stłuczeniem okularów. Na szczęście widziała to matematyczka i sprawa trafiła do protokołu, a co za tym idzie, uzyskał odszkodowanie od rodziców Michała. Dzisiaj na nosie miał najnowszy krzyk mody. Czarne, grube, nowiutkie oprawki rodem z Hollywood. Jednak tym razem nie omieszkał odpłacić swojemu oprawcę pięknym za nadobne. Po drodze do szkoły zebrał do papierowej torebki z Biedronki, takiej na pieczywo, kilka sporych psich odchodów. Michał zazwyczaj przynosił w podobnej jakieś krosanty albo inne słodkie przekąski na drugie śniadanie. Zawiązał dokładnie opakunek i poszedł normalnie na zajęcia. Kiedy przed salą plecaki wszystkich leżały na podłodze obok drzwi, wyjął gównianą niespodziankę i przełożył do plecaka Michała, zamieniając miejscami z jego posiłkiem. Na pierwszej lekcji papier jeszcze trzymał zawartość wykonanej z niego brązowej torby wewnątrz, jednak z każdą kolejną minutą najpierw nasiąkał wilgocią, a później, no cóż, rozpuścił się na tyle, że zaczął uwalniać swąd owiniętych w niego ekskrementów. Na trzeciej lekcji smród wzbudził nie lada zamieszanie wśród uczniów i nauczycielki. Michał podniósł plecak, na który padło w końcu podejrzenie pozostałych kolegów. Otworzył go i duszący odór wydobył się z wnętrza ze zwielokrotnioną siłą. Kilka osób, szczególnie dziewczyny, zatkały nosy i usta, powstrzymując odruch wymiotny. Michał wyciągnął przemoczoną torebkę i wtedy bach! Jej zawartość wylądowała na podłodze, obok ławki z głośnym plasknięciem. Dwie dziewczyny, Julia i Zuza, wybiegły z klasy, z wyraźnym problemem powstrzymując torsję. Zdenerwowana matematyczka energicznie wstała zza biurka i ruszyła w stronę Michała. Niestety zahaczyła obcasem o fragment odklejonej wykładziny, o którym każdorazowo na zajęciach sama im przypominała. Straciła równowagę. Noga w kostce wygięła się niebezpiecznie, jednak nie upadła. Dopiero kiedy stawiając drugą stopę przed sobą, próbując złapać stabilność, wdepnęła w placek z psich odchodów. Podeszwa straciła przyczepność, a ona runęła jak długa na wznak. W całej sali słychać było trzask pękającej kości piszczelowej, na którą wylądowała całym ciężarem ciała. Krzyk bólu i osłupienie klasy oraz nerwowe śmiechy mieszały się ze sobą.
przewodniczący klasy, Wojtek szybko zaordynował, żeby ktoś pobiegł do sekretariatu, a kto inny do gabinetu pielęgniarki. 20 minut później, wysmarowana psim gównem z usztywnioną nogą i przypięta pasami do noszy w asyście zespołu ratunkowego karetki, matematyczka opuściła gmach szkoły. Dyrektorka osobiście przyszła dowiedzieć się, jak doszło do takiego niecodziennego wypadku. Po kolejnych próbach wyjaśnienia, skąd psie odchody znalazły się najpierw w plecaku jednego z uczniów, a potem na podłodze, bez uzyskania odpowiedzi zawiesiła całą klasę na 3 dni z wpisem do akt, jeśli w tym czasie nie zgłosi się winowajca. Tak więc po 3 lekcjach z 8 tego dnia wszyscy zostali zwolnieni do domów. Była zaledwie 9:30, bo tego dnia zaczynali na zerowej, czyli o 7 rano. Pięknie zaczął się ten weekend od prawie wolnego piątku. Cały dzień Bartek przesiedział przy kompie. Grał, oglądał jakieś filmiki na TikToku i YouTubie, potem znowu grał i tak w kółko. Kilka energetyków, pizza ze znanej sieciówki i serwer założony z kumplami. Tyle wystarczyło mu do szczęścia na stacji w Augustowie. Rodzice opłacali mu pokoik, aby nie musiał dojeżdżać, co byłoby praktycznie niewykonalne z rodzinnej wsi Ateny. Nad jeziorem Blizno, bo w takie dni jak piątek, kiedy zaczynał na wcześniejszą porę, musiałby wstawać już po 4:00, a tak miał zaledwie 500 metrów do szkoły. Inną przyczyną były zajęcia fakultatywne, przez które musiałby zostać nieraz do późnego wieczora i spędzać kilka godzin gdzieś w mieście. W lecie byłoby to nawet znośne, ale jesienią i zimą już stanowiło to problem. W dodatku, poznasz synu, co to znaczy samodzielność, mawiał jego ojciec. Po zerwanej nocy w sobotę z łóżka ściągnął Bartka telefon od mamy. Pierwsza myśl nie do końca przebudzonego umysłu brzmiała: o kurwa, już wiedzą. Ale druga już bardziej przytomna: przecież dyra dała nam na przyznanie 3 dni. Spoko. Cześć mamuś, co tam tak o świcie dzwonisz? Zażartował niewybrednie. Bartuś, jest 10:30. O jakim świcie ty do mnie rozmawiasz? Mamo, taki żarcik. Graliśmy z chłopakami w nocy i odsypiam. Tłumaczył się, chociaż wcale nie musiał. Dobrze, mam nadzieję, że nie spiłeś się za bardzo podczas tych gier. Ironicznie odpowiedziała, znając zamiłowanie młodzieży do imprezowania. No co ty, mamo, wiesz, że nie lubię. Dobra, przerwała mu bezpardonowo matka. Ojciec pyta, czy dzisiaj przy... Rozmowa się niespodziewanie zerwała. Mama nie zdążyła dokończyć zdania. Spojrzał na telefon. Bateria była pełna, a na ekranie widniał standardowy obrazek zakończonego połączenia. Pewnie znowu coś policzkiem nacisnęła, pomyślał Bartek. Jego mama nie miała smykałki do technologii i nie potrafiła nawet dobrze obsługiwać mikrofalówki. Zdarzyło jej się już wcześniej, niechcący zakończyć połączenie, przypadkiem muskając twarzą dotykowy ekran. Wcisnął zieloną ikonkę słuchawki, żeby ponownie połączyć się z rodzicielką. Jednak zamiast sygnału w słuchawce pojawił się na ekranie komunikat równocześnie w 2 językach. No signal. Brak sygnału. 0 kresek zasięgu. Wstał i odłożył aparat na stolik, idąc do toalety. Coś się stało. Za chwilę spróbuję jeszcze raz, ale teraz trzeba uwolnić wczorajsze monsterki. Klepnął wyłącznik obok drzwi łazienki. Ciemno. Kilka prób zmiany pozycji przełącznika nie zmieniło sytuacji. Cóż, potwory lubią ciemność, więc wypuśćmy je w mrok, pomyślał. Poszedł do kuchni, otworzył lodówkę, tam też ciemno. Czajnik również nie działał. No i wszystko jasne, brak prądu. Ale żeby komórki nie działały, pewnie na całej dzielnicy jakaś awaria.
Kiedy po 17 zaczęło robić się szaro, buro i ponuro, zrozumiał, że to nie tylko na jego ulicy czy w jego dzielnicy, ale w całym mieście nie ma prądu. Nadal nie działały telefony. Nie grało również radio odpalone w smartfonie, nie wspominając już o internecie. Laptop co prawda działał, ale tylko dzięki baterii naładowanej teraz już tylko w 15%. W umyśle młodego człowieka pojawiła się nagle pustka, której nie mógł zagłuszyć i wypełnić szumem internetowych, tandetnych treści. Bez ulubionej gry online nie wiedział co zrobić z nerwowo zaciskającymi się w pięści i popierającymi o siebie dłońmi. Bez głosowego chatroomu nagle nie miał do kogo otworzyć ust i się odezwać. Powoli wpada w panikę, której wcale nie uspokajały krążące po zaciemnionym mieście wozy policji, straży pożarnej i karetek, przemieszczające się nieoświetlonymi ulicami na sygnale. Gdyby nie reflektory samochodów i niebiesko-czerwone, pulsujące światła służb ratunkowych i porządkowych, za oknem panowałaby jedynie czerń, gdzie niegdzie rozganiana migotliwym blaskiem świec. Bartek nie miał wtedy jeszcze pojęcia, że taki stan rzeczy może utrzymywać się przez wiele kolejnych dni. Gliwice, Sośnica, osiedle Zacisze pod Lasem, 5 maja 2025 roku, 18:45. Gdyby ktokolwiek rok temu powiedział mi, że ktoś wyłączy YouTube'a, albo w ogóle cały internet, popukałbym się w głowę palcem i odesłał go do specjalisty. Gdyby pół roku temu ktoś powiedział mi, że samochód to luksus, na który mnie nie stać i chciał lub próbował mi go odebrać, kazałbym mu udać się w podskokach w kierunku zachodzącego słońca. Tyle, że innymi słowami. Gdyby ten sam ktoś 3 miesiące temu powiedział, że już nigdy nie będę mógł zadzwonić swobodnie do znajomych czy żony z byle pierdołą, jak to, czy w domu jest chleb i mleko, żeby po drodze z pracy kupić, ponownie kazałbym mu spadać, najlepiej na palmę i niech tam banany prostuje. Tak było kiedyś. Dziś jestem o cały ten czas starszy i mądrzejszy. Świat wokół zmienił się i ciągle zmienia, a internet, sieci komórkowe i wyposażone we wszystkie nowoczesne bajery samochody stały się bezużyteczne. Tak jak wiele innych urządzeń, bez których nie wyobrażaliśmy sobie naszego życia. Praktycznie dla nas przestały istnieć. Jakiś czas temu grupka naukowców i inżynierów z kilku ośrodków naukowych i uniwersyteckich przedstawiło na forum Parlamentu Europejskiego projekt i propozycję budowy źródła darmowej energii elektrycznej. Darmowej oczywiście póki co na papierze, ponieważ za ich prezentacją szedł wniosek o dofinansowanie i to nie małe. Jednak jeśli ich wyliczenia i prognozy sprawdziłyby się w praktyce, to koszty budowy całej sieci opartej o prototyp, na którego budowę wnioskowali, okazałyby się śmiesznie małe w stosunku do ilości pozyskiwanej w ten sposób czystej, bezemisyjnej energii. Koniec z kopcącym węglem, z małowydajnymi i pracującymi wyłącznie za dnia solarami. Koniec z atomowymi gigantami, tykającymi jak bomby ekologiczne na obszarach wielkich skupisk ludzkich. No i koniec ze spalaniem ropy naftowej w horrendalnie ekstremalnych ilościach. Wszystkie dotychczasowe paliwa i źródła pozyskiwania energii mogłyby pójść w niepamięć dzięki wieżom Tesli i bezprzewodowej dystrybucji energii elektrycznej. Każde duże miasto miałoby kilka dużych wież, a każdy oddalony od nich mniejszy skrawek prywatnej własności mógłby posiadać odpowiednią dla siebie malutką wieżę, wystarczającą na jego potrzeby. Koniec z liniami napowietrznych kabli wysokiego napięcia. Koniec z potwornie drogimi kosztami produkcji prądu. Ten byłby pozyskiwany za darmo, a jedyne koszty
to byłaby koszta utrzymania linii przesyłowych od wieży bazowej do mieszkań, na przykład przy osiedlach czy do centrów biurowych. Utopijna wizja chorwackiego inżyniera Nikola Tesli o darmowej energii pozyskiwanej z pola magnetycznego Ziemi miała się spełnić już za moment. Miała, ale coś poszło nie tak. W wyniku błędu, a być może całej lawiny błędów, rozpętało się piekło. W instalacji budowanej w centrum Europy, na pograniczu Francji, Niemiec i Szwajcarii, kilka kilometrów od Bazylei, na wzgórzu z widokiem na całe miasto, doszło do jakiejś awarii. Jako jeden z niżej postawionych w hierarchii, jednak nadal czynnie uczestniczących w pracach całego projektu, nie byłem w stanie znać wszystkich szczegółów. Ostrzeżono nas jednak na chwilę przed pierwszym planowanym rozruchem o błędnych założeniach i pierwotnych wyliczeniach. We wczesnych komunikatach informowano o potrzebie zwiększenia mocy urządzeń do przekierowywania pozyskiwanych ilości energii do sieci energetycznej. Nie spodziewano się aż takiego wysokiej sprawności wieży anteny, która transformowała z ziemskiego pola magnetycznego w prąd elektryczny megawaty energii już na samym etapie rozruchu. Prace przerwano i po modyfikacjach stacji transformatorowych postanowiono spróbować ponownie. Trwało to blisko 2 miesiące i skoro nie udało się to w noc Sylwestra na Nowy Rok, teraz data wtórnej próby pierwszego uruchomienia całości nie była już tak znacząca. Poprzednia miała wymiar symboliczny i historyczny. Miała zamknąć ćwierćwiecze, mijające właśnie od zapowiadanego na całym globie problemu robaka milenijnego, który miał sparaliżować życie i funkcjonowanie wielu jego aspektów. Miało się to stać przez unieruchomienie komputerów, błędnie odczytujących datę w swoich procesorach w momencie pojawienia się 2 zer na pozycji zapisywanego roku. Zrobiono obejścia i poprawki systemów i nic złego się nie wydarzyło. Data uruchomienia pierwszego na świecie przemysłowego generatora energii elektrycznej pomysłu Tesli ustalona została na 5:30 CET 8 lutego 2025 roku, czyli ponad 2 miesiące i tydzień od pierwotnych założeń. Plany są po to, żeby można było je modyfikować, a w rubryce nie udało się, też trzeba mieć coś do wpisania, mawiał główny technolog projektu, inżynier niemieckiego pochodzenia, na stałe mieszkający w Szwajcarii, Frederik Schulz. Kiedy stopniowo zwiększano moc testowanego układu, okazało się, że zabezpieczenia przeciwprzepięciowe nie wytrzymały, stopiły się i obwody robocze testowej stacji odbiorczej zespawały się na stałe. Powierzchnia całej kuli ziemskiej i jonosfera stały się jednym gigantycznym kondensatorem energii ładunku elektrycznego, który zwiększał swój potencjał ładowany przez wieżę do momentu przebicia. Można rzec, niebo dostało zwarcia z ziemią. Trwało to długo, ale kiedy już do tego doszło, według wszystkich pomiarów, bardziej szacunkowych niż dokładnych, w jonosferę wpompowane zostały miliony gigawatów energii. Było to niewyobrażalne dla wszystkich i sprzeczne z wiedzą, jaką posiedliśmy na swoich uczelniach. Ilość wygenerowanej w ten sposób mocy elektrycznej miała co najwyżej zasilić niewielkie miasto, być może jedną fabrykę. Okazało się, że w przeciągu kilku godzin wygenerowała tyle prądu, ile cała nasza cywilizacja zużyła od momentu rozświetlenia pierwszej ulicy światłem żarówek elektrycznych do czasów obecnych. Wieża Tesli wibrowała, a z nią ziemia w promieniu kilku kilometrów. Potwierdziły to kontrolne stacje pomiarowe zbudowane i rozmieszczone po okręgach w promieniu 10, 15 i 25 kilometrów od centrum Torusa, zakopanego pod ziemią zderzacza hadronów. Pierwotnie mierzyły tylko promieniowanie, jonizowanie i wiele innych parametrów, które mogłyby zmienić się w czasie pracy tego
największego ośrodka badawczego tego typu na świecie. Później stwierdzono, że skoro jest to tak wielka siatka, prawie 90 małych bunkrów z kanałami wywierconymi od 100 do 215 metrów w głąb ziemi, można tam dołożyć czujniki sejsmiczne i badać dodatkowo poniekąd jako efekt uboczny i tak istniejących obiektów, ruchy płyt tektonicznych, a konkretnie tej europejskiej. Synchronizowaną siatką tylu punktów pomiarowych na tak obszernym terenie mogli się pochwalić tylko badacze ze Stanów Zjednoczonych, nieprzerwanie obserwujący teren megawulkanu w Yellowstone oraz chociaż w innej skali i odległości pomiarów u skoku San Andreas. Do pierwszego wyładowania, zarazem tego najmocniejszego, doszło około godziny 10:26. Miało to miejsce we Francji, w pochmurny i dżdżysty poranek. Wilgoć wspomogła ten efekt. Wieża Eiffla, jako najwyższy punkt w okolicy, jak piorunochron, przyjęła pierwszy, najpotężniejszy strzał z nieba. Błysk i huk porównywalny z eksplozją bomby jądrowej spowodował zniszczenia w infrastrukturze miejskiej w promieniu kilku kilometrów od epicentrum. Ludzie w promieniu kilkudziesięciu przecznic zostali zwęgleni, jak przy wysokoprądowych porażeniach, które już nieraz miały miejsce podczas wypadków w elektrowniach. Tym razem nie ostał się nikt. Pierwsze wyładowanie pociągnęło za sobą serię kolejnych, jedne mniejsze, inne większe. Błyskawice w samej jonosferze, jak i wyładowania do ziemi, takie jak podczas zwykłej burzy. Tyle, że ta burza nie była zwyczajna. Siła piorunów była niejednokrotnie 3, a nawet 5 czy 6 razy wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Zakłócenia wywołane gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych uszkodziły globalne stacje transformatorowe, linie przesyłowe i wszystkie urządzenia podpięte do sieci. Telewizory, komputery, pralki, lodówki, piecyki centralnego ogrzewania, a nawet ładowarki do telefonów. Wiele instalacji fotowoltaicznych, produkujących i podłączonych do trakcji, odparowało. Elektroniczne inwertery zostały wypalone, a moduły solarne uszkodzone. We wspomnianym już CERN, w największym ośrodku badawczym nad budową atomu, ale nie tylko, w wielkim zderzaczu hadronów, mimo włączonych komputerów sterujących i braku prowadzonych w tym momencie badań, pojawiły się indukowane na skutek uruchomionej wieży i zakrzywienia pola magnetycznego wokół niej prądy i pole elektromagnetyczne, przypominające w niewielkim stopniu prądy wirowe i prądy błądzące. Jednak ich fizyka różniła się znacznie od zjawisk dotychczas badanych na Ziemi. Jak ktoś później zauważył, takie pomiary, uchwycone wówczas i drukowane bezpośrednio w raportach przez automatyczne stacje pomiarowe, mogły dowodzić, że teoretycy fizyki kwantowej i zakrzywienia czasoprzestrzeni mogli mieć rację. Mogło się okazać, że zarówno znane ze Star Treka tunele podprzestrzenne, jak i podróże w czasie mogą mieć miejsce przy tych anomaliach. Ktoś z ekipy badawczej porównał te wyniki do wiedzy teoretycznej o tworzeniu i pozyskiwaniu antymaterii. I nagle potężne, no właśnie co? Ciało ludzkie odczuło to, jak jednorazowe uderzenie fali powietrza z basowego głośnika dużej mocy. Wszystko wewnątrz i na zewnątrz zatrzęsło się, jak gdyby ktoś szarpnął za jeden bok pudełka. A cokolwiek znajdowało się w jego środku, albo się przewróciło, albo ruszyło w swoim układzie inercyjnym, ale wyłącznie raz i w jednym kierunku. Jak przesunięcie, bez efektu powrotu, jak to zazwyczaj ma miejsce w naszym fizycznym świecie. I nastała cisza. Nie. Nie od razu i nie wszędzie naraz. Najpierw słychać było, jak wszystkie wentylatory i układy chłodzenia w klimatyzatorach, lodówkach i inne urządzenia oparte o wirujące silniki zwalniają bieg i stają.
Żadne radio, telewizor, komputer, telefon czy cokolwiek, co miało w sobie elektronikę, nie wydało już więcej dźwięku. Zgasło wszystko. W promieniu 300 kilometrów od Genewy, gdzie na obrzeżach miasta mieściło się CERN, przestała działać dosłownie cała elektronika, co niestety również dotyczyło samolotów, pojazdów lądowych i morskich. Samoloty spadały z nieba, jak ustrzelone przez myśliwego ptaki. Samochody bez systemów gasiły silniki i wszędzie, na każdej drodze dochodziło do karamboli. Statki morskie w tym przypadku wychodziły najlepiej. No może poza tymi, gdzie komputery sterowały balastem, by nie doszło do nadmiernego przechyłu i w efekcie zatopienia. Tam mieli spory problem. Fala impulsu rozchodziła się jednak dalej, z prędkością przekraczającą prędkość dźwięku. Swoim zasięgiem dotarła aż do Londynu, Amsterdamu, Bremy, Hanoweru, Drezna, Pragi, Zagrzebia, Wiednia, obrzeża Rzymu, Sardynii, Barcelony, Saragosy, Bilbao, Moriax i połowy kanału La Manche, do wysokości Southampton. Po kilkunastu minutach nieprzerywanej burzy magnetyczno-elektrycznej wszystko ustało. Wiele budynków, szczególnie tych wysokich, o budowie szkieletowej, ze stali, żelbetu i szkła, mocno ucierpiało. Wokół walały się gruzy i rozsypana ziemia. Siłą eksplozji wyładowań wyrzucona we wszystkich kierunkach, tworząc lej podobny jak te po bombach lotniczych. W epicentrach wydarzeń setki zabitych i tysiące rannych. Ci lżej poszkodowani, jedni w szoku i stanie swoistej katatonii, wlekli się niczym cienie ludzi, którymi byli jeszcze chwilę temu. Drudzy biegali i starali się jak najszybciej dotrzeć do swoich bliskich. Jeszcze inni starali się pomóc tym, którzy ucierpieli mocniej od nich. Ogólnie panował chaos i krajobraz jak po bitwie. Przez to, że cewka na wieży Tesli była na razie tylko jedna, na szczęście wyłącznie jedna, a nie jak w pierwotnym planie, chciano stworzyć globalną sieć tych generatorów. Największy ładunek zgromadził się i największe wyładowania miały miejsce w trójkącie między Bazyleą, Genewą i Paryżem. Już godzinę później pojawiło się na ulicach wojsko. Z początku próbowali wspierać lokalną policję i medyków, którzy jednak bez swoich karetek, sprzętów i szpitali pozbawionych prądu i monitorów medycznych cofnęli się do czasów średniowiecza, mimo wiedzy nie mieli narzędzi, którymi się przez ostatnie lata wysługiwali w opiece nad pacjentami. Wieczorem zaczęły pojawiać się patrole jakiejś nieznanej nikomu formacji militarnej. Ubrani w czarne mundury, z czarnymi pancerzami o wzorze włókna karbonowego, lecz wzmocnione od środka kilkoma warstwami tkaniny kewlarowej, zapewniały im ochronę zarówno przed rzucanymi kamieniami, uderzeniami pałką czy nożem, ale również przed kulami z broni małokalibrowej. Z początku tylko patrolowali i pilnowali porządku. Później zacieśnili kręgi wokół budynków administracji państwowej, utworzyli posterunki i umocnione stanowiska ogniowe. Resztki samorządów lokalnych i władz państwowych próbowały stanowić prawo i pilnować ładu, ale nie mieli szans wobec ogólnie szerzącej się anarchii, która wybuchła zaledwie kilka dni po zaniku prądu. O tym jednak później. Wrócę jeszcze do dnia i godziny zero, a w zasadzie kilkunastu godzin po. Burza wywołana przez nieudany eksperyment miała globalne konsekwencje. Wszędzie uszkodzone były elektrownie i nowoczesne urządzenia oparte na technologii mikroprocesorowej. W większej odległości od dużych miast, tam gdzie wyładowania biły w wysokie budynki i budowle typu most Golden Gate w San Francisco, Burj Khalifa czy wieże Kuala Lumpur, pozostały jeszcze resztki elektronicznego muzeum. Stare wojskowe radiostacje jeszcze z epoki zimnej wojny
spalinowe agregaty i gdzieniegdzie małe lokalne stacje radiowe nadające na falach AM, oparte na lampowych lub tyrystorowych wzmacniaczach nadajników, zabytki zyskały miano pełnoprawnych cudów techniki. Prowincjonalne szpitale ze starymi urządzeniami typu RTG na klisze lub mechanicznymi respiratorami zyskały status superklinik. Reszta działała jak szpitale polowe w Wietnamie. Gdzieniegdzie udało się zorganizować małe, przenośne agregaty prądotwórcze do ładowania urządzeń przenośnych typu AED lub lampy robocze. Niestety, paliwa w głównych generatorach starczyło zaledwie na kilkadziesiąt godzin, a i to przy znacznie ograniczonym poborze. A paliwo do małych prądnic równie szybko się skończyło. Ludzie zaczęli walczyć o nie na stacjach benzynowych. I tam również z początku pojawili się czarni. Po niespełna 10 dniach ze strony generatorów również zapanowała cisza. Wiem o kilku osobach, które miały takie urządzenia pod ziemią, w schronach preperskich. Jeśli nie spanikowali i postępowali zgodnie z własnymi radami, propagowanymi w internecie i wśród znajomych. Może nawet jeszcze dzisiaj mają w nich paliwo i dzięki temu może nadal mają prąd. W domach, gdzie były zamontowane panele fotowoltaiczne, ale nie było instalacji akumulatorowej, nie było szans na funkcjonowanie takich instalacji. Same w sobie mogły być sprawne, ale przepięcia powstały w wyniku bezpośrednich uderzeń, wyładowań podczas burzy w trakcje i transformatorownie popaliły większość inwerterów i sprzętu przetwarzającego produkowany w solarach prąd stały. Na ten użyteczny w sieci prąd przemienny. Zresztą nawet gdyby, to i tak cała infrastruktura w większości cywilizowanego świata padła w czasie tych kilkunastu minut gwałtownego uwolnienia się energii, którą ludzkość próbowała okiełznać i posiąść. Czarni, lub inaczej wojska Gwardii Unii Europejskiej, z początku wkroczyły na teren naszego ośrodka badawczo-rozwojowego i utworzyli kordon zabezpieczający. Było to już pod wieczór, dnia zero. Zostali wysłani z bazy w Niemczech oraz drugi we Francji. Brak komunikacji radiowej lub teleinformatycznej spowodował przybycie oddziałów wsparcia z dwóch najbliższych baz. Nikt nie wzywał ich do pomocy, nikt nie znał ich zwierzchników. Jednak mieli odpowiednie dokumenty z pieczęciami najwyższych władz Unii Europejskiej. Wojsko Międzynarodowego Kontyngentu, stacjonujące jako ochrona naszej bazy, przyjęło takie wsparcie bez zbędnych pytań i z odczuwalną ulgą. Nam wszystkim, zamkniętym w centrum Tesla Tower Project One, nie było do śmiechu. Już od pierwszych chwil, kiedy potężnej mocy łuk elektryczny przebił izolatory i szkło mineralne oddzielające sterownię od komory podziemnej części generatora. 10-kondygnacyjna konstrukcja, znajdująca się pod powierzchnią betonowej kopuły, na której stała dopiero właściwa część naziemna wieży, z ogromnymi, kilkunastotonowymi cewkami na konstrukcji podobnej, jak znana wszystkim wieża w centrum stolicy Francji. Energia przez nią pozyskiwana miała być przekierowywana tutaj, pod ziemię, przy pomocy przewodów, a w zasadzie rdzeni o średnicy prawie pół metra z uszlachetnionej złotem najwyższej jakości miedzi dla uzyskania wyższego przewodnictwa i wytrzymałości. Podziemne, główne uzwojenie i układ toroidalnych transformatorów budowany był pod nadzorem niemiecko-austriackiego zespołu inżynierów i profesorów uczelni technicznych. To tam miałem swój niewielki wkład jako maleńka cząstka tego ogromnego ludzkiego mrowiska. Jako absolwent wydziałów materiałoznawstwa i elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach udało mi się pracować i nadzorować pracę spawania i łączenia w całość owych cewek i transformatorów. Pracowałem również przy montażu obwodów pomiarowo odcinających na wypadek potrzeby nagłego przerwania pracy generatora.
jak się niestety miało okazać, źle zaprojektowanych i nieskutecznych w najmniejszym stopniu, o czym już wspominałem. W dniu pierwszego, pełnego testowego uruchomienia generatora wieży Tesli, cały zespół badawczy zgromadzony był w podziemnym bunkrze, wykutym w skale o 3 km od Króliczej Nory, jak nazwaliśmy podziemną część wieży. Na miejscu, w sterowni, za 10-calowymi szybami z termicznego i wzmocnionego szkła mineralnego, chroniącego również przed promieniowaniem fal elektromagnetycznych, wokół pracujących podzespołów bazy, zostało tylko kilka osób z koniecznej na miejscu obsługi. Już 2 minuty po uruchomieniu głównego stopnia generatora wszyscy wiedzieliśmy, że nad tym nie będziemy w stanie zapanować. Wskaźniki i wykresy pomiarowe po 30 sekundach pokazały albo maksimum, albo override. Kilka ekranów świeciło karmazynowym blaskiem od czerwonych komunikatów alarmowych. 45 sekund od wciśnięcia przycisku start obsługa sterowni już nie żyła. Huk, błysk i zapach ozonu uniosły się wewnątrz 10-kondygnacyjnej dziury w ziemi, a nad jej powierzchnią zaczęło się coś, co mogliśmy obserwować i analizować wyłącznie z daleka, dzięki kamerom na zewnątrz, przez kolejnych kilka godzin. Ostatnie obrazy ze sterowni i komory generatora przesłane do bunkra były wielokrotnie oglądane, przewijane wstecz i ponownie odtwarzane. Na wielu ekranach, wielu komputerów, grupki ludzi powiększali i oglądali, klatka po klatce, analizowali i omawiali zapis, szukali przyczyn i sposobów wyłączenia. Tymczasem na głównym ekranie, podobnym jak w centrali lotów kosmicznych, obserwowaliśmy wszyscy aktualny obraz z powierzchni. Pamiętacie sceny z hollywoodzkich produkcji, gdzie uwolnienie przeogromnych mas energii z różnych przedmiotów czy instalacji kończyło się słupem światła w kierunku chmur brzęczącym i buczącym, w dodatku wywołującym zazwyczaj gwałtowne podmuchy powietrza, wręcz huraganowej siły. Otóż w tym przypadku nic takiego nie byliśmy w stanie zobaczyć. Na początku nie było żadnych widocznych śladów zewnętrznych. Jednak w trakcie wzrostu energii układu powietrze zaczęło falować, wibrować, aż w końcu drgać i zakrzywiać światło niczym Fata Morgana nad pustynią. Nie było wiatru, nie było dźwięków innych niż elektryzujące powietrze bzyczenie linii wysokiego napięcia. To wszystko. Zanim mądre głowy zdążyły ustalić szczegóły, omówić setki planów i pomysłów, poczuliśmy uderzenie czegoś na wzór fali sonicznej, która przewróciła kilkoro z nachylonych nad stołami jegomości. I wszystko trafił szlak. Ekrany i monitory, zasilacze impulsowe i akumulatory, telefony, tablety, silniki i cokolwiek, co miało obwody elektryczne lub elektroniczne, wybuchło, zaiskrzyło, śmierdziało spalenizną lub po prostu zgasło. Była godzina 10:26. Zanim udało nam się wydostać z podziemi, ręcznie odblokowując rygle i korbami obracając wrota, cały świat pogrążył się w cierpieniu, chaosie i energetycznym średniowieczu. Kiedy w końcu udało nam się opuścić bezpieczne schronienie, nastało już późne popołudnie. Na szczęście silnik spalinowy, podtrzymujący systemy odwadniania i wentylatory, oba były układami mechanicznymi. Wciąż pracował, dzięki czemu mieliśmy czym oddychać i dzięki temu szansę przeżyć. Kilkaset osób wylało się przez szerokie wrota, jak wrota hangaru. Zewnętrzne, metalowe, nieco wygięte do środka bramy, które jednak nie zablokowały się mimo deformacji. Staliśmy na niewielkim wzniesieniu u podnóża góry, pokrywającej cały kompleks badawczy. Przed nami rysował się krajobraz po burze, zmierzający ku zachodowi, zasłoniętym dymem, kurzem i fioletowo-granatową poświatą nieba. Wykrzywiona i po części stopiona wieża. Kilka kraterów w zasięgu wzroku, jak po eksplozjach. Zniszczone, dymiące miasto, majaczące w oddali. Wtedy dotarł do naszej świadomości,
i pojęliśmy ogrom zniszczeń, choć i tak nie znaliśmy całej o nim prawdy. Więcej takich obrazów i okropieństw zobaczyłem i wyryły się one w mojej pamięci na zawsze, podczas drogi powrotnej do domu, do Polski. Trasa ponad 1200 kilometrów nie była najkrótszą z możliwych, jednak trzymanie się przynajmniej po części głównych szlaków transportowych i komunikacyjnych dawało mi większe szanse na powodzenie. Stary atlas samochodowy w postaci książki, plecak i wygodne buty, do tego kilka butelek wody na start i otrzymany od dziadka, jego niezawodny zegarek z automatycznym antymagnetycznym mechanizmem opartym na 21 kamieniach. Ten stary, nieco już podniszczony Tissot jeszcze nigdy mnie nie zawiódł, a na szwajcarskiej ziemi, skąd pochodził, okazał się prawdziwym cudem techniki. Przetrwał i dawał mi nadzieję, że ja również zdołam to przetrwać. O 9, 10 lutego wyruszyłem w 30-dniową pieszą wędrówkę do domu, żony i córki. Miałem nadzieję, że nasz drewniany domek na obrzeżach Gliwic dał im bezpieczne schronienie i możliwość przetrwania tych okropnych czasów. Brak informacji i możliwości kontaktu z nimi spowodował, że nie wahałem się ani chwili i wyruszyłem najszybciej, jak było to możliwe, po otrzymaniu zgody od przełożonego. Zaraz po wyjściu z bunkra, przed tą ogromną bramą, kierownik całego projektu upadł na kolana i widząc rozrzucone ciała strażników, ogrom zniszczeń i przerażenie na twarzach zgromadzonych wokół załamanych, słabnącym i łamiącym się głosem wydukał: "Fuck, for God's sake, what have we done?" Postanowiłem wszystko to spisać i zachować jak najwięcej wiedzy o tym, jak się to wszystko zaczęło. Takiej wiedzy, którą mogę potwierdzić własnym doświadczeniem i nabytymi przed tym wszystkim lub pozyskanymi w czasie powrotu do siebie, zarówno psychicznie, jak i do siebie do Gliwic, gromadzonymi informacjami. Teraz zastanawiając się, co będzie z nami dalej, jednocześnie nieco uspokojony, mając u boku żonę i córkę, spisuję w tym zeszycie wszystko, co wiem, bo być może kiedyś komuś się to przyda. Podczas całej swojej wędrówki do domu, przez zniszczone, zrujnowane, pogrążone w ciemności i bólu krainy, miałem naprawdę dużo czasu, żeby zastanowić się nad tym, co żeśmy kurwa najlepszego zrobili. Czysta rzeczywistość prosta i nie ma tutaj fikcji, bo nie ma do niej podstaw. Obiecali nam błogostan, wyszło jak zawsze, chyba szlak trafił tą cywilizację. A miało być tak pięknie, miało być dobrze, coś poszło nie tak i mamy świata pożre. W parku ktoś malował obraz starszą zakochaną parą. Nie ma tu krzty romantyzmu, przecież oni już nie wstaną. Na krawędź przepaści, doprowadzeni przez pazerność korporacji, tego świata już nie zmienisz. Po ulicy snuje się cień, pamiętny dzień 8 luty 2025.